Niedziela 30 czerwca, analiza weekendowa indeksów giełdowych, którą rozpoczniemy może od wykresu miesięcznego, z racji tego, że mamy koniec właśnie miesiąca czerwca, koniec kwartału, koniec półrocza. A więc powiedzmy sobie szczerze, ostatnia sesja tego minionego tygodnia, no może nie, że jest, nie wiem, broń Boże, nie chciałbym powiedzieć, że jest zafałszowana, czy coś w tym stylu, no ale nosi jakieś znamiona takiego, no tam powiedzmy, takiej ingerencji ze strony funduszy, no tego właśnie z racji końca kwartału i końca półrocza. W związku z tym to, co najbardziej moim zdaniem takie no, niezbite, to jest wykresy właśnie, no, nazwijmy to miesięczne i tygodniowe, aczkolwiek oczywiście ten dzienny nie możemy mówić, że w jakiś sposób jest tam, mówię, no, zafałszowany, broń Boże. Jeśli chodzi o wykres miesięczny, no, to widzimy, że mamy świecę taką typową po zejściu do tutaj takiej wybitej linii, nazwijmy to trendu, tak, poprowadzonej po tych szczytach. Mamy zejście ponowne do tej wybitej linii, długi dolny cień, biały korpus, no nikomu nie trzeba mówić, że jest to świeca prowzrostowa i wyglądałoby na to, że no, rynek powinien jak gdyby no, próbować co najmniej uderzyć tutaj w te szczyty w okolicach 2650. Patrząc na wykres tygodniowy, widzimy po gwiazdzie wieczornej mamy znowu białą świecę, a więc potwierdzenie dla tego układu, bardziej bym powiedział, nie formacji, ale układu, bo formacja po dwóch świecach spadkowych to właściwie no, tak ciężko się o tym w ten sposób mówi, ale sam układ tutaj, jaki powstał, czyli ta, nazwijmy, gwiazda poranna plus jej potwierdzenie, również daje nam podstawowe wskazanie na to, że rynek powinien być dalej kontynuować wzrost i docelowo po prostu zaatakować tutaj szczyt na poziomie 2600 i w jakiś sposób go wybić, nadbić, no, tak to powinno, że tak powiem, wyglądać. Patrząc natomiast na wykres dzienny indeksu WIG20, no, tutaj zaczynają się małe schody, to znaczy się do tej pory tego tutaj, do tej dużej świecy, no to tak jak mówiłem, no, byłem może nie, że jakoś jednoznacznie przekonany, aczkolwiek oczywiście większość moich myśli była po tej stronie, znaczy, że mieliśmy falę pierwszą, mieliśmy falę drugą pędzącą, mieliśmy falę trzecią. Teraz z racji tego, że no tutaj wystąpiły dwie czarne świece, które mogą być korektą w ramach fali czwartej i tutaj fala piąta, do której brakuje dosłownie tam punktu dwóch, aby powstał nowy szczyt. Więc tu jest takie troszeczkę w tym momencie taka niepewność, natomiast zawsze trzeba mieć w głowie, że może to być fala pierwsza, fala druga, fala pierwsza znowu, druga, trzecia, czwarta i piąta w trzeciej, potem czwarta i piąta, a więc na razie jesteśmy tu w trendzie wzrostowym i tak na dobrą sprawę pierwsza odznaka, która mogłaby wskazywać na to, że ta tendencja wzrostowa ulega odwróceniu, jest wybicie poziomu 2480. Tym niemniej jednak warto zwrócić uwagę, że znajdujemy się tutaj na strefie na koronę, na strefie tutaj tego ostatniego szczytu przed tym ostatecznym szczytem. No i w przypadku, gdyby rynek tutaj zawrócił, no to na pewno wystąpi nam tutaj zagrożenie właśnie utworzenia formacji korony i jak gdyby wejścia w tendencję spadkową. No, pierwszym takim elementem, który już by mógł świadczyć na tą korzyść, byłoby wygenerowanie czarnej spadkowej świecy w poniedziałek, wybijającej minimum świecy czwartkowej z tego minionego tygodnia, czyli poziomu 2537. Ale tak jak mówię, no, wykres tygodniowy, wykres miesięczny wskazują, że rynek powinien iść
atakować nowy szczyt. Jeśli chodzi o indeks WIG szerokiego rynku, no tu układ jest jeszcze taki bardziej czytelny, ponieważ mamy zejście do poprzedniego szczytu, odwrócenie, ta gwiazda, nazwijmy też taki układ gwiazdy porannej, potwierdzenie. Również tu powinniśmy zobaczyć nowy szczyt. Jeśli chodzi o wykres indeksu w ujęciu dziennym, no sytuacja tu wygląda podobnie do tego, co mieliśmy do tej pory, co mieliśmy przed chwilą na WIG-u 20. No i tak patrząc, no to oczywiście, no, kto zabroni, że wykonamy teraz po jakimś swingu korektę i dopiero w następnym ruchu pójdziemy do góry, w myśl zasady, że wszystko tutaj dzieje się tak naprawdę trójkami, czyli mamy tutaj do czynienia z jakimś, no, w cudzysłowie nazwijmy klinem, kanałem końcowym, więc w związku z tym jak najbardziej tutaj również może być trójka wzrostowa, a więc zejście tutaj w ramach jakiejś korekty i dopiero potem atak na te szczyty historyczne również jest w grze, no ale tak jak mówię, mamy tu wyraźną tendencję wzrostową i na razie żadnych takich odznak. Pierwszą będzie również wybicie tutaj tego minimum między tymi, nazwijmy, dwoma szczytami, a nieco zagrożenia więcej weszłoby po pokonaniu tutaj poziomu 86 150. To tutaj i no moglibyśmy, będziemy mieli pierwszy taki element, który mógłby świadczyć o odwróceniu tej tutaj tendencji wzrostowej. Kolejna spółka, aha, jeszcze wrócę, bo widzicie, zapominam, że to miesiąc, więc na wykres miesięczny, no i tutaj oczywiście ta świeca na wykresie miesięcznym również taka sama jak na indeksie WIG20, czyli teoretycznie, no, świeca prowzrostowa, mamy ten wyraźny dolny cień, mamy biały korpus, no to co najmniej powinna być próba tego dalszej kontynuacji wzrostu. Kolejny indeks MWIG. Na wykresie MWIG-u w ujęciu miesięcznym mamy nieco inną sytuację. Tutaj mamy czarny korpus, aczkolwiek też wyraźnie większy ten cień dolny, ale no powiedzmy jest tutaj ten korpus czarny. Tym niemniej jednak z racji zarówno trendu, jak i również tutaj tego układu, no myślę, że jak najbardziej na razie należałoby celować w to, iż rynek będzie kontynuował, będzie co najmniej próbował kontynuować jeszcze ten wzrost do góry. Patrząc na wykres dzienny, no tutaj mamy taki układ przenikania, natomiast on nie został potwierdzony po spadku trójką, a więc no dopóki nie wybijemy maksimum tego, nie dostaniemy potwierdzenia i tu jeszcze na razie można by było traktować jako ruch taki powrotny pod wybitą tą linię, która mogłaby oznaczać dolne ograniczenie kanału tutaj, więc zatem sytuacja jest trochę jak gdyby mniej prowzrostowa, aczkolwiek no, musimy sobie zdawać sprawę, że jesteśmy w trendzie wzrostowym, mieliśmy tu trójkę spadkową i tutaj za chwilę możemy wygenerować większy ruch. Patrząc na wykres dzienny, no to widzimy, że po wyjściu nad ostatni potwierdzony szczyt mamy taką ala konsolidację, no i tutaj rynek jakby wykonał taką trójkę, także teraz moim zdaniem jest to najistotniejsze. Jeżeli pójdziemy, kolejna biała świeca, jakakolwiek się pojawi, która wybije tutaj te szczyty, maksima tych świec, no to moim zdaniem właśnie to będzie ta kontynuacja ruchu na nowy szczyt. Natomiast jeżeli wybijemy się z tej konsolidacji dołem, no to jeszcze nie będzie tutaj, że tak powiem, jednoznaczne wskazanie na spadki, ponieważ tak jak mówię, ten ruch wybił nam ostatni potwierdzony dołek, czyli tutaj może nam się zbudować jakaś większa korekta ABC, ale oczywiście wybicie z tej konsolidacji, jeszcze gdyby to się okazało, że będzie dynamiczne, potwierdzone obrotem, no to już takie wskazania na ruch w kierunku 6100 jak najbardziej nam da. Na razie musimy pamiętać, że jesteśmy w trendzie wzrostowym. Tu po ostatnim swingu wychodzącym na nowy szczyt mamy układ, który do tej pory był tylko korektą, więc tak naprawdę patrząc, nawet gdybyśmy mieli mieć też tu tylko korektę i następny ruch jak gdyby na większą korektę spadkową, to i tak tu coś powinniśmy jeszcze nawinąć wyżej, więc to będzie znaczyło, czy będziemy wyżej, ale pojawi się jakiś cień, czy to będzie tylko takie delikatne naruszenie, czy będzie dynamiczne wybicie, które powinno nas poprowadzić na nowy szczyt. Kolejny indeks to SWIG 80. Tu na SWIG 80 mamy taką samą świecę, nawet bym powiedział mocniejszą troszeczkę,
jak na indeksie WIG20 i WIG, ponieważ tutaj jest właściwie zamknięta na maksimach tego miesiąca, no i to wszystko powinno nas, że tak powiem, gdzieś tutaj jeszcze dalej próbować doprowadzić do, może do tego górnego ograniczenia kanału, w którym się poruszamy. Patrząc na wykres od strony tygodniowej, no to mamy tutaj po zejściu korekcyjnym, nie wybijającym ostatniego dołka, silną świecę wzrostową i ten tydzień, który zakończył się taką małą świeczką, takie niezdecydowanie, ponieważ mamy tutaj tą bliskość tego szczytu, ale oczywiście no, na razie wskazania są na to, że powinna być próba jego wybicia. Patrząc teraz na układ dzienny, no to widzimy, że jesteśmy tu po trójce, mamy coś, co już mogłoby nam tutaj sugerować piątkę, ale zawsze powstaje pytanie, czy mamy falę pierwszą, drugą na cieniu, trzecią, czwartą, i jesteśmy w jakiejś piątej, czy jednak to jest pierwsza, druga i tu cały czas jesteśmy trzeci, w trzeciej, trzecia, która ma taki układ klina końcowego, po której przyjdzie czwarta i piąta. No na ten moment oczywiście jesteśmy w tendencji wzrostowej i tutaj wybicie tego szczytu, no moim zdaniem na razie trzeba traktować, jest kwestią czasu, ale powinno to nastąpić. Kolejny indeks to już indeks DAX. Tutaj na wykresie miesięcznym mamy taką czarną, małą szpulkę z cieniami od góry i od dołu. No, coś, co albo daje nam tutaj korektę pędzącą, no, albo jeżeli spojrzymy tutaj na ten dolny cień, mamy koniec jakiegoś impulsu i za chwilę zejdziemy niżej. No tutaj jest w ten miesiąc takie niezdecydowanie, jak gdyby z przewagą podaży. Patrząc na wykres tygodniowy, to też widzimy, że mamy po zejściu i tu się wszystko zgadza, jeśli chodzi o korektę pędzącą, w tym sensie, że mamy trójkę wzrostową, mamy zejście do zakresu overbalance i ta ostatnia świeca dynamiczna, duże markowanie podaży, ale to, co na razie mamy tutaj te dwa kolejne tygodnie, czyli to zatrzymanie w postaci małej wzrostowej świecy i teraz taka szpulka, no to jest element, który na razie wpisuje się w układ korekty po tym silnym spadku. Mamy tutaj nienaruszony, nawet nie, może naruszony, ale niewybity zakres połowy tego czarnego korpusu, a więc na razie na ten moment nie możemy tu mówić o niczym innym jak korekta. No, mamy zejście trójką do zakresu overbalance. Wydawałoby się, że zgodnie z tym trendem powinniśmy iść na nowy szczyt, ale jak gdyby brakuje nam tu jeszcze tego pierwszego wskazania, że tak faktycznie będzie się działo. Patrząc natomiast na wykres dzienny, no to tutaj widzimy, że zejście w dół, ale to, co do tej pory się ukształtowało, no to nie wybiło nam zakresu tego ostatniego, znaczy się tego overbalansu, największej korekty i tu w dalszym ciągu jest możliwe zejście w dół. No i teraz w przypadku, gdyby rynek pokonał nam tutaj minimum ze środy, czyli poziom 18 045, no to najprawdopodobniej mielibyśmy atak tutaj na te dołki, a wybicie tego overbalansu no bardzo mocno nam wskaże na zejście tutaj i atak na okolice 17 000, 17 600. Natomiast moim zdaniem, jeżeli teraz rynek po tych górnych cieniach wybiłby te maksy, czyli zakres 18 350, 360, ten rejon tutaj, no to powinniśmy mieć właśnie ten dynamiczny ruch, który podprowadzi nas już pod szczyt, no i w efekcie końcowym ten szczyt zostanie w jakiś sposób wybity, naruszony, po prostu powstanie nowy historyczny szczyt. I ostatni z indeksów S&P. Tu, jeśli chodzi o wykres miesięczny, no to mamy wyraźną wzrostową świecę. Wydawałoby się, że ta kontynuacja, jak gdyby, no, na ten moment jest na pierwszym miejscu, bo nic złego się nie dzieje. Natomiast jeżeli spojrzymy na wykres tygodniowy, no to widzimy, że idziemy tutaj, nie potrafimy, znaczy indeks nie potrafi wybić jak gdyby tej linii, ale to, co najważniejsze, tutaj maleje dynamika wzrostowa, no więc jest tutaj pewne zagrożenie, natomiast cały czas mamy wzrost obrotów. Więc jak gdyby to mimo wszystko, że coraz mniejszy wzrost, ale on jest popierany obrotami. No i teraz spoglądając na wykres dzienny, tu z tym mam największy problem, ponieważ po tej największej korekcie, no nie ma tutaj jak gdyby ruchu, który mógłby być całym impulsem, bo mamy pierwszą, drugą. I nawet gdybyśmy teraz wzięli pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta, to czyli koniec trzeciej, czwarta, no i teraz, no. No jest tu zagrożenie, ponieważ maksimum tej świecy
był wyżej aniżeli tutaj ten szczyt, a więc cały impuls mógł mieć miejsce. Świeca wygląda naprawdę nieciekawie, ponieważ właśnie ten szczyt wychodzi jak gdyby na nowe maksima, a dzień kończy się czarnym spadkowym korpusem, więc to jest taka dość silna świeca na spadki. Do tego jeszcze mamy do tego tutaj kwestię tych obrotów. No, powiedzmy sobie, to zagrożenie wejściem spadki jest. No, pierwszym potwierdzeniem będzie wybicie tego dołka, a więc poziomu około 5447. No, jeżeli tutaj, że tak powiem, dojdzie do wybicia tego, no to oczywiście pozostanie jeszcze kwestia wielkości korekty, bo może być tak, że mamy tu pierwsza, druga, trzecia, czwarta i piąta, i w tej chwili czwarta w tym całym ruchu, więc wiadomo, że zakres overbalansu, no bo w wykresie takim poziomów, które mogłyby pokazywać na odwrócenie trendu wzrostowego, no to trzeba sobie zdawać sprawę, że no, do tego potrzebne jest wybicie tego minimum na ten moment, czyli poziomu 5190, żeby móc zacząć myśleć o zmianie tego trendu. A więc no, ta świeca plus właśnie z tym wyjściem tutaj na nowy szczyt, no, sugeruje nam, że nowy tydzień powinien być co najmniej w jakiejś części spadkowy, i to się wydaje mocno prawdopodobne. Natomiast pewien element, który jeszcze no właśnie miesza mi w głowie, to jest zachowanie kontraktów. Tam ten szczyt, nazwijmy tego piątkowego ostatniego dnia, nie jest powyżej poprzedniego szczytu. Tam cena jak gdyby zawróciła pod szczytem, a więc może tutaj utworzyć nam wyraźną, jakąś zwykłą korektę prostą. Natomiast w tym przypadku, no, ewentualna tylko krótka kontynuacja tego spadku, no, dawałaby nam ewentualnie korektę nieregularną, której oczywiście no, nie możemy wykluczyć. Zatem jest tutaj pewne zagrożenie, ale to jest tylko, no, nazwijmy zagrożenie spowodowane wyglądem tej świecy, tym cieniem tutaj oraz obrotem. Natomiast trzeba sobie zdawać sprawę, że nawet jeżeli to zagrożenie zostanie przekute w jakiś spadek, to i tak ten spadek na początek, no, dopóki, tak jak mówię, nie padną te odpowiednie poziomy, no, powinniśmy traktować jako korektę w trendzie wzrostowym. I to by było tyle, jeśli chodzi o indeksy giełdowe. Tylko tak teraz, jak mówię, to powiem szczerze, tak, było też, bo zastanawiam się nad kwestią, czy była mowa, czy mówiłem o wykresie miesięcznym, i tak, oczywiście był też również okres miesięczny. Także to by było tyle, jeśli chodzi o indeksy giełdowe.